Welcome to another episode of Zapytaj Poligloty Podcast, czyli witam w kolejnym odcinku audycji Zapytaj Poliglotę. Dzisiaj wyjaśnimy sobie, jak powiedzieć po angielsku inny, czyli omówimy sobie takie słowa jak another, którego użyłem na początku tego odcinka i different. The meaning of each of these words is different. Znaczenie każdego z tych słów jest inne, mimo że oba bardzo często można przetłumaczyć na inny. Czym więc się różnią? Kiedy używać którego? O tym dzisiaj. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Zacznijmy od słowa another. Another znaczy na dobrą sprawę bardzo często. Kolejny albo jeszcze jeden taki sam. Na przykład, kiedy w kawiarni wypijemy kawę i chcemy zamówić kolejną, po angielsku możemy powiedzieć: Can I have another coffee, please? Czyli, czy mogę poprosić o jeszcze jedną kawę? To wyrażenie: Another coffee zostanie zrozumiane przez kelnera jako. Jeszcze jedna kawa, lub bardzo często jako jeszcze jedna, taka sama kawa. Dlatego, jeżeli piliśmy espresso, kelner prawdopodobnie poda nam znowu espresso, jeżeli piliśmy cappuccino, poda nam cappuccino, ewentualnie dopyta: Was it black or white coffee? Czyli, czy była to czarna czy biała kawa? White coffee, czyli dosłownie biała kawa, oznacza kawę z mlekiem. Wróćmy jednak do naszego słowa another, które oznacza, Kolejny, jeszcze jeden, jeszcze jeden taki sam. Jeżeli na przykład wypijemy w brytyjskim pubie, czyli in a British pub, jakieś piwo i chcemy kolejne, na przykład duże piwo, a pint of beer, możemy wtedy powiedzieć: Can I have another pint of beer, please? Czyli czy mogę poprosić o jeszcze jedno duże piwo? Can I have another pint of beer, please? Gdybyście w tych zdaniach, które teraz wymieniłem, nie chcieli powtarzać słowa kawa albo piwo, możecie zamiast tych słów użyć słowa one i powiedzieć another one. Na przykład: Excuse me, can I have another one? Przepraszam, czy mogę jeszcze raz to samo? Excuse me, can I have another one? Zauważcie, że w tego typu zdaniach to słowo one zastępuje nam właśnie na przykład kawę, czy, czy piwo, czy, czy jakąkolwiek inną rzecz. I kontekst dopowiada już to, co mamy na myśli. Czyli, jeżeli kelner zobaczy, że mamy na stoliku filiżankę kawy, no to zrozumie, że ten one to jest. Kawa i przyniesie nam kawę. Jeżeli zobaczy pusty kufel od piwa, zrozumie, że chodzi o piwo i przyniesie nam piwo. Ważne tutaj jest jednak to, żebyście nie mieszali tych dwóch wyrażeń. To znaczy, albo powiecie Another Coffee na przykład, albo Another One. Nie miksujcie tego razem i nie mówcie przypadkiem Another One Coffee, bo to znaczyłoby, czy mogę poprosić jeszcze raz to samo kawę. Czyli jeszcze raz, albo mówicie another coffee, another beer, albo korzystamy z kontekstu i mówimy po prostu another one. W zależności od kontekstu, słowo another może znaczyć nie tylko jeszcze jeden taki sam, ale też może znaczyć kolejny lub inny. Na przykład I don't like this bar, let's go to another one, czyli nie podoba mi się ten bar, chodźmy do kolejnego. Zauważcie, że nawet w tego typu zdaniach another ciągle będzie znaczyło kolejny lub inny, ale tego samego typu. I don't like this bar. Let's go to another one. Czyli nie lubię tego baru, nie podoba mi się ten bar, chodźmy do kolejnego. Tak wyglądała kwestia ze słowem another. Przejdźmy teraz do słowa different. Different oznacza inny, przy czym nacisk jest tutaj na inność tej rzeczy w stosunku do, do rzeczy poprzedniej. Na przykład, kiedy jesteśmy w winiarni i zakosztowaliśmy wina, które wydaje nam się zbyt cierpkie, nie smakuje nam, możemy wówczas powiedzieć: Can I have a different wine? I don't like this one. Czyli, czy mogę poprosić o inne wino. To mi nie smakowało. Zwróćcie uwagę, że użyliśmy tutaj słowa different, bo mamy na myśli właśnie inność. Nie chcemy jeszcze jednego takiego samego wina, tylko chcemy jakieś zupełnie inne wino. Najlepiej zauważymy tą różnicę, kiedy porównamy dwa zdania: jedno ze słowem another, a drugie ze słowem different. Jeżeli powiemy, can I have another wine, please? Będzie to znaczyło, czy mogę poprosić jeszcze jedno wino. W takiej sytuacji kelner najprawdopodobniej naleje nam znowu to samo wino. Natomiast jeżeli dane wino nam nie smakuje, bo jest zbyt cierpkie, powiemy can I have a different wine please, czyli poproszę inne wino. I w takim wypadku kelner na przykład zamiast czerwonego, czyli wina zaproponuje nam na przykład białe, austriackie. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Jeżeli jesteśmy in a British pub, czyli w brytyjskim pubie, i wypiliśmy jakieś piwo, które nam nie smakuje, więc nie będziemy znowu zamawiać tego niedobrego piwa, powiemy: Excuse me, but can I have a different beer, please? Czyli przepraszam, ale czy mogę poprosić o inne piwo? No bo w takiej sytuacji kelner naleje nam coś innego niż poprzednio. Niemniej jednak, Czasami możemy używać zamiennie słów another i different. Jest to możliwe wtedy, kiedy używamy słowa another w tym drugim znaczeniu tego słowa, czyli nie wtedy, kiedy another znaczy jeszcze jeden taki sam, tylko wtedy, kiedy another znaczy kolejny. Pamiętacie przykład: I don't like this bar, let's go to another one, czyli nie podoba mi się ten bar, chodźmy do kolejnego? W tego typu zdaniach możemy użyć też słowa different i powiedzieć I don't like this bar, let's go to a different one. Czyli nie podoba mi się ten bar, chodźmy do innego. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy dzielić włos na czworo, another bar będzie znaczyło kolejny bar, a different bar będzie znaczyło inny bar. Znaczenie jest delikatnie inne, ale w praktyce. Obu wyrażeń użyjemy zamiennie i obu zdań możemy użyć dokładnie w tych samych sytuacjach. Zobaczmy jeszcze jeden przykład, kiedy możliwe jest użycie zarówno another, jak i different, zmieniając bardzo subtelnie znaczenie. Możemy powiedzieć na przykład: Let's meet another time, czyli spotkajmy się następnym razem. Takiego wyrażenia użyjemy, kiedy spotkamy na przykład znajomego na ulicy. I nie mamy czasu iść z nim na kawę, więc powiemy mu: Let's meet another time, spotkajmy się następnym razem przy następnej okazji. Z kolei: Let's meet a different time, czyli spotkajmy się. Innym razem to jest zdanie, którego użylibyśmy, kiedy na przykład byliśmy z kimś umówieni na konkretną godzinę, ale nie możemy przyjść. Wtedy możemy na przykład napisać wiadomość takiej osobie i tam właśnie napisać: Let's meet a different time, czyli mieliśmy jakiś ustalony czas, ale teraz chcemy go zmienić na different, na inny. Dlatego używamy takiego zwrotu. Warto pamiętać, że tylko po słowie different, inny możemy postawić kropkę. Po słowie another, kropki postawić nie możemy. Na przykład: Ellen isn't like her sister. Ellen nie jest taka jak jej siostra. She is different. Ona jest inna. Kropka. Na tym kończymy zdanie. W tym zdaniu jedynym słusznym wyborem jest oczywiście different. No bo po pierwsze, Stawiamy tutaj nacisk na różnicę, na inność tych dwóch sióstr, a po drugie, po słowie different zakończyliśmy zdanie. Z kolei, kiedy używamy słowa another, kolejny, pojawia się zawsze pytanie another what, kolejne co, czyli po słowie another musimy jeszcze dopowiedzieć co kolejnego, na przykład another sister, kolejna siostra, another beer, kolejne piwo. Nie możemy postawić po prostu po słowie another kropki. Czyli poprawna wypowiedź z oboma słowami another i different mogłaby brzmieć następująco. Yesterday you met her sister Anne. Czyli wczoraj spotkałeś jej siostrę Anne. Yesterday you met her sister Anne. But she has another sister. Ale ona ma jeszcze jedną siostrę. But she has another sister. Her name is Ellen. Jej imię to Ellen. Her name is Ellen. Ellen is different. Ellen jest inna. Kropka. Ellen is different. A teraz zadanie dla was. Wyobraźcie sobie, że jesteście w restauracji za granicą, wypiliście sok pomarańczowy i teraz chcecie powiedzieć do kelnera: Przepraszam, mogę poprosić o jeszcze jeden sok pomarańczowy? Napiszcie w komentarzach, jak powiedzieć to poprawnie po angielsku. W porządku, moi drodzy, czas na podsumowanie. Słowo another znaczy kolejny lub jeszcze jeden taki sam. Natomiast słowo different znaczy inny, inny niż ten poprzedni, inny niż ten drugi. Zdanie can I have another wine, please będzie znaczyło, czy mogę poprosić o jeszcze jedno wino. I kelner naleje nam najprawdopodobniej takie samo wino. Z kolei zdanie Can I have a different wine, please? będzie znaczyło poproszę inne wino. I wtedy kelner zaproponuje nam inne wino niż to, które piliśmy. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję.